Witam, witam dzisiaj wszystkich. Dzisiaj robimy BMW. Będziemy wymieniać nie wahacze, tylko tuleje na wahaczach. Tych przednich z przodu. Zawsze trochę taniej. Będziemy wymieniać osłonę przegubu, klocki przód i klocki tył. No, także coś nowego. 4 to jest BMW X-Drive, czyli napęd na 4 koła. Jak będziemy już rozkręcać, to wracam. No i mamy już wahacz na podłodze. Zobaczcie, jak wygląda tuleja. Wszystko rozwalone. I żeby wyciągnąć tą tuleję, to jak widzicie, półoś. Sprytnie jest zrobiona półoś w BMW, bo jest króciutka. Macie taką specjalną śrubę ze sprężyną, która ją będzie dociąga, także widzicie, nie wchodzi nie wiadomo gdzie. Ma bardzo płytki taki wieloklin, ma w inny sposób, widzicie, tu ma wieloklin i tutaj jakby dookoła, i to napędza przód, żadnych zębów w środku, widzicie. To mamy to. No i żeby to wyciągnąć, no to tutaj, ja to tak luzuję, tylko ten, widzicie, tą część tu plastiku. Wyciągam sobie tutaj to, co na chłodzi, tarczę. I tutaj na 21 klucz odkręcamy śrubę. Półoś trzeba poluzować dlatego, gdyż ten wahacz wchodzi w ten sposób. No i żeby go do góry wyciągnąć. Także nie ma żadnej tragedii. Dobra. Zobaczymy, jak to się będzie prasowało. Już mogli zamówić ten wahacz, byłoby dużo szybciej. A tak to będziemy się bawić i zawsze jest jakoś nie wiadomo. Dobra, czyli ten dzyndzel tu na to, co on zaznaczył. To idzie do łatwo. Nie, idzie łatwo. Idzie łatwo. A pokażę wam, jak ten. To był wybiór, da. To jednak dalej. I już. Widzisz? Zobacz. On tu nie ma zębów. Widzisz? Nie ma zębów. On ma zęby. Chodź, zobaczysz. Zobacz. Widzisz? Tu ma zęby. Tu ma zęby. I tu ma zęby. I chwacie. W środku nie ma. No wlej sobie. Dobra, możesz wyciągać wahacz i idziemy na prasę. To zostawimy, idziemy na prasę. Nada. Możesz obrócić. Chcesz obrócić? To czekaj. No. A dobra, odkręciłem końcówkę, przecież co ja robię. To musisz odkręcić. Dobra, także tutaj to. Co, klocki z tyłu? Aha, pokażę wam, jak ja robię klocki. W związku z tym, że tu jest elektryczny zacisk, nie będę się bawił tam kompem na wyłączonym zapłonie. Odłączam sobie tutaj wtyczkę. Ściągam zacisk. No to wiecie, to i tak się nic nie powinno zrobić, ale jakieś tam BHP trzeba mieć, żeby paluchów nie pościskało. No jak widzicie, na poduszkach, jak każda jedenastka. Poduchy chyba też już miał robione. No nic, to później co? Wracam do was, jak będziemy już to prasować. Zobaczycie, jak się prasuje w tych aluminiowych. Zaraz zmierzę, ile on tu musi wejść. Odmierzę sobie, żeby mniej więcej tyle samo się nam schował. Dobra, do później. Dobra, słuchajcie, jedną tuleję mamy już prasowaną. Jakby co, to tu jest taki trójkącik i ten trójkącik ma mieć odniesienie do tego nacięcia, żebyście dobrze tuleję wprasowali. A teraz lecimy z drugą tuleją.
Najgorzej to sobie dopasować wszystkie te stare łożyska, a później to już idzie. Także powiem wam, widzicie, jest jakaś alternatywa. Cały wachacz kosztuje pewnie z 500 zł albo lepiej. O, poszło. Z 500 zł albo lepiej, a tak to macie za jakieś mniejsze pieniądze zrobione. Dobra, luzujemy. O. I mamy tuleję wyprasowaną. 20 ton daje radę. Wyciągamy pierwsze łożyska i mamy tuleję. Teraz podłożę sobie wszystko i później wam pokażę, jak sprawdzić, czy już tuleja wystarczająco dużo jest wprasowana. Bo jak widzicie, po jednej i po drugiej stronie musi zostać, tak? Miejsce. Aha, ale muszę iść po drugą tuleję, bo nie zabrałem ze sobą. Także zaraz wracam. No i teraz wam pokażę, jak można sobie wymierzyć tą tuleję. Czyli macie tutaj zaznaczone, tak, ile ona wchodziła. Przymierzacie i wprasowujemy. Jeszcze raz tą jedną. I powinno być dobrze. Dobra, zobaczymy. Proszę bardzo. Mamy na wprost znaczka. Ładnie. Tu na to nie patrzcie, bo ten wachacz jest trochę ten. O. I mamy tuleję wprasowaną. Możemy przymierzyć. Proszę bardzo. Widzicie? W ten sposób sobie sprawdzajcie. Dobra. Mamy dwa wahacze ogarnięte. Lecimy teraz je wkręcać z powrotem. Peter tam działa, nie wiem z czym. Coś tam miał robić. Idziemy wsadzać. Idziemy wsadzać wahacze i robić dalej. Dobra, słuchajcie, aktualizacja. Tu mamy poskładane, jak widzicie, tam jest świeża tuleja, końcówka wkręcona, tu zrobione. Po tej stronie jeszcze Peter walczy, ale już mamy wymieniony przegub, znaczy przegub, osłonę mamy wymienioną, także zaraz będzie tutaj zasuwał i skręcał wszystko. Klocki z przodu wymienione, nasmarowane, wyczyszczone. No i teraz się bierzemy za tylnie klocki. Zaraz wam pokażę, jakie to klocki są. Dawaj, te rękawiczki, rękawiczki. Czekajcie chwilę. Dobra. Zobaczycie, jak wyglądają. Tak jak mówiłem wam, je sobie odpinam, tak? Tutaj kostkę. Zero, nie daj Boże, mi tutaj coś paluszka nie utrąciło. No, wyjechać. Dobra. I mamy klocki. A, coś wam pokażę, jeszcze jedną rzecz. Żeby nie było. Tak wygląda klocek do BMW F10. Jakbyście kiedyś tutaj na necie szukali, nie byli pewni, jeżeli chodzi o kształt. I coś wam pokażę. Zobaczcie, tu już tarczę Norwek wymieniał. I już jednoczęściowa tarcza jest, tak jak Febi robi, czy tam inne firmy. Bo oryginalnie, tak jak z tyłu ma,
Powinna być dwuczęściowa, nitowana jeszcze, tak? No ja w swojej jeszcze z przodu mam nitowane, no ale nie ukrywam, że jak będę wymieniał przód, to też założę takie już tarcze. Bo jest różnica taka, że jedna tarcza tego typu kosztuje tam 350 zł bodajże za sztukę, a przednia tarcza tego typu kosztuje prawie 1000 zł za sztukę. Także jest różnica. Czy to jest jakaś różnica w jeździe? Nie wiem. Nie umiem się dziś, na dzień dzisiejszy wypowiedzieć z tego względu, że nadal jeszcze jeżdżę na oryginale. Dobra, wyciągamy klocki. No jak widzicie, auto już na kołach, to co miało być zrobione, jest zrobione, no oczywiście bez tych klocków. Klocki jutro zostaną zamówione, dobre, wymienione i robimy przegląd auta. Także tyle z dzisiaj, mam nadzieję, że coś komuś nowego pokazałem. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się przy następnym aucie. Pozdrawiam.